ten odcinek ma za zadanie pokazać Ci zasady znajdowania klientów, jak wędka plus poradnik łowienia ryb. Z tym nigdy nie będziesz głodny, nigdy nie będziesz mieć problemu z tym, gdzie znaleźć klientów. Jak chcesz rybę, jak chcesz, żeby ktoś Ci pokazał konkretnie, tu idź, tak napisz, to idź do konkurencji. Oni Ci powiedzą, idź na Textbookers, idź na Good Content, zarejestruj się tu, napisz maila tam, to dostaniesz zlecenia. Istnieje scenariusz, w którym Facebook przestaje istnieć i wszystkie grupy copywriterskie na Facebooku znikają. Co wtedy? No kurde, nie wiem, 60% copywriterów w Polsce traci źródło zleceń. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Dzisiaj mamy na warsztacie najbardziej popularne, najgorętsze pytanie w braci copywriterskiej, czyli gdzie znaleźć klientów, gdzie ich szukać, gdzie znaleźć zlecenia. I na wstępie, na początek ustalmy coś. Ten odcinek ma za zadanie pokazać Ci zasady znajdowania klientów, jak wędka plus poradnik łowienia ryb. Z tym nigdy nie będziesz głodny, nigdy nie będziesz mieć problemu z tym, gdzie znaleźć klientów. Jak chcesz rybę, jak chcesz, żeby ktoś Ci pokazał konkretnie, tu idź, tak napisz, to idź do konkurencji. Oni Ci powiedzą, idź na Textbookers, idź na Good Content, zarejestruj się tu, napisz maila tam, to dostaniesz zlecenia. No i na razie to będzie działało. Na razie. Dlaczego tak? W świętej pamięci Good Content było jak ryba. Ryba zdechła, źródełko wyschło. Pytanie powraca. I jeżeli nie chcesz płynąć na tej fali, że tu zlecenia są, tu zleceń nie ma. Jeżeli nie chcesz się uzależniać od jednej platformy i od tego, czy ona żyje, czy nie, czy sztuczna inteligencja ją zabije, czy nie, musisz zrobić coś więcej. No bo co? Good Content zdechło i gdzie ryba? Tymczasem mając wędkę i poradnik i wiedzę na temat tego, gdzie i jaką rybę ułowisz i w jakim czasie, w porę zrozumiesz zagrożenie, wyłapiesz trendy, dostosujesz się i znajdziesz klientów. I nawet jeżeli źródło wyschnie, Ty już będziesz mieć 3 stawy na oku. Mało tego, może będziesz mieć ludzi, którzy już przy tych stawach siedzą i robią research i łowią dla Ciebie. O to tu chodzi. Nie o to, żeby ktoś dał Ci mapę i pokazał, ok, tu złapiesz szczupaka, tu złapiesz dorsza, a tu złapiesz karpia. No bo dzisiaj ten karp tam jest, a jutro może go nie być. I co wtedy zrobisz? Będziesz znowu pytać? Będziesz znowu, nie wiem, płacić za mapę rzek i stawów, gdzie można złapać rybę? Nie, to Ty chcesz mieć tę mapę w głowie, to Ty chcesz sprzedawać tę mapę. W przyrodzie nic nie ginie. Jeśli źródło wyschło, to ta woda pojawi się w innym miejscu. I tak samo w marketingu. Jeśli klienci odeszli z jednego miejsca, to poszli w inne. Jest taki stary rosyjski dowcip. Żona pyta męża, Iwan, a co Ty byś zrobił, jakby z Rosji zniknęła cała wódka? A Iwan mówi na to, słuchaj Wala, w przyrodzie nic nie ginie. Prędzej czy później ta wódka gdzieś się pojawi i tam wtedy będzie Rosja. Chamska przerwa na reklamę. Ale tak serio? Krótka piłka. Ja mam kurs pozyskiwania klientów na zlecenia copywriterskie, a Ty masz 3 opcje. Pierwsza, albo teraz jest kampania i możesz go kupić. Druga, nie ma kampanii, ale możesz zapisać się na listę oczekujących. Link pewnie będzie w opisie. Trzecia opcja, możesz osrać temat i nadal się zastanawiać. Gdzie ci klienci? Płacący tacy. Sprawdź link w opisie. A teraz do rzeczy, skoro disclaimery mamy za sobą. Gdzie szukać klientów? I sam fakt, że zadajesz to pytanie, oznacza, że nie wiesz, gdzie twój klient jest, a to spory błąd. No może nie błąd, utrudnienie. To brzmi jak, chcę kupić chleb, gdzie jest sklep z pieczywem? Podam Ci przykład z gier komputerowych. Niedawno ogrywałem Assassin's Creed Origins, ten w Egipcie. I do ulepszeń przedmiotów potrzebowałem twardej skóry. Twardą skórę ściąga się z krokodyli i z hipopotamów. Gdzie je znajdę? Blisko wody. A skąd to wiem? Dla uproszczenia dowiedziałem się tego z gry, bo wcale nie oglądałem filmów przyrodniczych za dzieciaka z Krystyną Czubówną. Można powiedzieć, że w ramach researchu latałem jak debil po mapie. I jak natrafiłem na hipopotama, to musiałem przed nim spieprzać, bo to są twarde bestie. Ale można to traktować jako research. Wtedy się dowiedziałem, że hipopotamy i krokodyle bytują blisko wody. Pytanie copywriterów o to, gdzie szukać zleceń, to tak, jakbym ja pytał, gdzie znaleźć hipopotamy w Assassin's Creed Origins.
I o ile Google da mi wiarygodną podpowiedź w tej kwestii, jak wklepię w Google'a, gdzie są hipopotamy w Assassin's Creed Origins, no to wyrzuci mi mapę z zaznaczonymi punktami dokładnie, gdzie hipopotamy można znaleźć. I to jest spoko, każdy by taką mapę chciał, tylko że różnica jest taka, że środowisko gry komputerowej jest zamknięte. Tam jest napisany kod, są wrzucone grafiki, są wrzucone rastry, są poustawiane sceny. To się nie zmieni. Dopóki nie zaingerujesz w kod, to się nie zmieni. Niestety nasz copywriterski rynek się zmienia, bo tu przychodzi AI, tu przychodzą specy z good content, tu nie wiem, istnieje scenariusz, w którym Facebook przestaje istnieć i wszystkie grupy copywriterskie na Facebooku znikają. Co wtedy? No kurde, nie wiem, 60% copywriterów w Polsce traci źródło zleceń. I pytanie brzmi, czy chcesz się znaleźć wśród tych 60% copywriterów, którzy z dnia na dzień tracą zlecenia, albo nie wiem, serwery padają na miesiąc i nie ma zleceń przez miesiąc. I co wtedy zrobisz? No coś musisz robić, nie? Co wejdziesz, no już nie wejdziesz na Facebooka, nie zapytasz, gdzie szukać zleceń. Więc pytanie nie brzmi, gdzie szukać zleceń. Pytanie nie brzmi, gdzie znaleźć klientów na copywriting. Pytanie brzmi pierwsze, kim jest mój klient? I od razu mówię, jak masz zamiar odpowiedzieć, że twoim klientem są wszyscy i będziesz pisać dla wszystkich, z każdej branży, dla każdej firmy, to cię pacnę. Jak nie chcesz, żebym cię pacnął, to faktycznie się dowiedz, kim jest twój klient. Jak się tego dowiedzieć? Drugie pytanie. Jaki ma problem? I jak ty ten problem rozwiązujesz? I dlaczego ty jesteś najlepszą osobą do rozwiązania tego problemu? To też nie jest pytanie tylko do ciebie, to jest też pytanie do twojego klienta. Dlaczego ty jesteś najlepszą osobą do wykonania danego zlecenia. To pomoże ci tego klienta zdobyć dodatkowo, zauważ. Bo jeżeli ja klientowi swojemu powiem, że pracowałem jako agent ubezpieczeniowy 4 lata i pisałem dla Rankomatu 1,5 roku i moje teksty są w topach Google'a, czyli mam wiedzę o ubezpieczeniach i mam wiedzę o SEO copywritingu i łączę tę wiedzę w sposób, w jaki łączą ją może 4-5 osób w Polsce, to jest argument dla klienta, że ja rozwiążę jego problem. I poszukaj takich argumentów u siebie. Dlaczego ty rozwiążesz problem klienta? Ale żeby wiedzieć, jaki klient problem ma, to się musisz czegoś o nim dowiedzieć. Jak się dowiedzieć? Najprościej zapytać. Pójść do klienta i zapytać się go, z czym masz problem? Z czym masz problem i w jaki sposób mogę ci w nim pomóc? W jaki sposób mogę go dla ciebie rozwiązać? Ewentualnie możesz powiedzieć, że masz to, to, to i to. Czy to rozwiązuje twój problem? No i tu niestety trzeba się będzie do tego klienta pofatygować i się go spytać. A może się okaże, że to nie jest twój klient. I to też jest ok, bo to jest informacja zwrotna. Bo zamiast tracić czas na latanie za kimś, kto ciebie, że tak brzydko powiem, nie chce, to możesz ten czas przeznaczyć na kogoś, kto ciebie zechce i ci zapłaci. Dowiedz się, trzecie pytanie, jak wygląda dzień twojego klienta? Co on robi? Bo jeżeli się okaże, że będąc w pracy w ogóle nie przegląda Facebooka, to twoja obecność na Facebooku nie ma uzasadnienia. Kojarzysz te filmy z napadami na bank, z kradzieżami, z włamaniami, jak złodzieje poznają rutynę celu, jak się dowiadują, gdzie chodzą strażnicy, kiedy się zmieniają, kiedy wyłączają zabezpieczenia, dowiadują się tego wszystkiego, nie? Po co? Po to, żeby wiedzieć, czy mają na przykład okienko, żeby do tego banku, czy galerii, czy do tego sejfu się dobrać i wyciągnąć cokolwiek tam cennego jest. Po to to robią, dowiadują się. Nie ma czegoś takiego, że idą na rympał i bo ten gościu ma kasę, to wejdziemy do domu, coś zawiniemy. No nie, nie chodzą i nie pytają, słuchajcie, komu można ukraść wartościowe dzieło sztuki. No nie, idą i się dowiadują. Okej, ten gościu ma na ścianach, nie wiem, 100 milionów dolarów w obrazach. Nie ma go między 14 a 16, wtedy zostaje ochroniarz. Ochroniarz na 10 minut i robi sobie przerwę, idzie do kibla, a potem je kanapkę. I wtedy my wchodzimy i wychodzimy. Po to poznajesz rutynę. Pamiętam w Gothicu 2 było kilku ziomków, którzy za dnia zajmowali się swoimi sprawami, tam powiedzmy sprzedawali jakieś towary, albo był taki koleżka, co stał na środku i krzyczał. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Kto grał, ten wie. Ale po zmroku na przykład szli spać, albo szli do knajpy, albo szli w ogóle gdzieś w cholerę. I żeby znaleźć danego człowieka, no, ja już chodziłem na łatwiznę, czyli po prostu kimałem do rana i szedłem tam, gdzie oni zazwyczaj są, ale gdybym pilnie potrzebował tego typa znaleźć, no to już wiem, gdzie on przebywa. I po to ci to jest potrzebne. Prosty przykład. Twój klient rano, 8, przychodzi do biura, siada do komputera, czyta raport z maili od wirtualnej asystentki i zauważ ważną rzecz. Raport od wirtualnej asystentki. On sam nie czyta maili.
Więc nie piszesz do klienta, tylko piszesz do wirtualnej asystentki. I twój mail musi przekonać tę wirtualną asystentkę, że masz coś dla tego klienta, czym warto zawracać mu dupę. Czwarte pytanie, komu najlepiej mogę pomóc? To motyw znany z filmów, gdzie główny bohater czy bohaterka pracuje sobie w normalnym miejscu, w jakimś wypizdowie, jak sklep czy pole uprawne albo zakład mechaniki pojazdowej, ale okazuje się, że dużo lepiej idzie im bicie kogoś po mordzie, bo byli żołnierzami czy płatnymi zabójcami. I ty tak samo, znaczy nie bij ludzi po mordzie, tylko sprawdź, w jakim obszarze masz najbardziej wartościowe kompetencje. Oszacuj swoje kompetencje i na podstawie twoich kompetencji określ, komu najbardziej możesz pomóc, komu możesz dać najwięcej wartości, bo wychodzenie od klienta, wychodzenie od hajsu klienta, że na przykład najwięcej płacą za copywriting medyczny albo najwięcej płacą za copywriting prawniczy albo sprzedażowy, niekoniecznie może oznaczać, że to jest miejsce, w którym ty dasz najwięcej wartości. Bo może się okazać, że jesteś najlepiej obcykanym copywriterem w Polsce od miedzianych rur. Będą powiedzmy 3 firmy albo 4 w Polsce, które potrzebują treści na swoją stronę, a ty jako jedyny copywriter w Polsce ogarniasz miedziane rury na poziomie, którego oni oczekują. I może się okazać, że za te miedziane rury weźmiesz więcej niż za kopie sprzedażowe. W tę stronę trzeba kombinować, a nie, że pójdę sobie, nic nie wiem o medycynie, zacznę pisać o medycynie, bo tam jest hajs. No to powodzenia. I piąte, ostatnie pytanie, komu mogę dać najwięcej wartości? Monika Górska kiedyś w swoim newsletterze, to znana historia, podawała taką anegdotkę. Pewien człowiek dał swojemu znajomemu monetę i wysłał go na rynek, żeby ją sprzedał za minimum 2 dukaty, ale nikt nie chciał dać więcej niż 1. Nikt z tych handlarzy na rynku. No i ten wrócił i powiedział, że no, nie udało mi się sprzedać tego za więcej niż jeden dukat. Następnie ten koleżka wysłał swojego znajomego do antykwariusza, do gościa od antyków. I ten z miejsca chciał dać mu 100 tysięcy dukatów i przepraszał, że tylko tyle, że dałby więcej, ale w tej chwili nie ma. I chodzi o to, żeby iść ze swoją ofertą do osoby, która rozpozna wartość tej oferty. Bo jeżeli masz ofertę i idziesz do ludzi, którzy nie znają rynku, nie znają marketingu, nie wiedzą po co im w ogóle są teksty, którzy szukają tekstów, bo konkurencja ma, albo szukają tekstów, bo strona internetowa jest pusta i w sumie nie wiedzą, po co to robią, nie mają strategii, nie mają kogoś, kto by im podpowiedział, po co to robią, gdzie tu jest pieniądz, w jaki sposób oni z tego skorzystają. Jeżeli oni tego nie wiedzą, nie będą widzieli wartości. To jest tak jak z porównaniem samochodów. Jak masz, nie wiem, Bugatti Veyron, który pojedzie 400 kilosów na godzinę i malucha, który pojedzie... który osiągnie 150 km na godzinę pod warunkiem, że go zepchniesz z urwiska. No i jeżeli na przykład szybkość byłaby wartością dla klienta, no to okej, klient widzi różnicę pomiędzy Bugatti a maluchem. Jeżeli szybkość dotarcia na miejsce spotkania, jeżeli szybkość pokonywania autostrad bez względu na cenę paliwa byłaby dla klienta istotna, to już może nie Bugatti, tylko samolot, ale nadal trzymajmy się samochodu, wybrałby Bugatti, bo Bugatti pojedzie 4 razy szybciej niż maluch. Ale w momencie, kiedy klient potrzebuje po prostu przedostać się z miejsca z punktu A do punktu B, to nie będzie widział różnicy między maluchem a Bugatti. I nie będzie chciał, co najgorsze, zapłacić za malucha tyle, co za Bugatti. Proste. Nie będzie chciał w ogóle zapłacić więcej, niż uważa, że powinien zapłacić. Tak samo jest ze stawkami copywriterskimi. Jeżeli klient nie widzi różnicy pomiędzy tobą a AI, to nie zapłaci ci więcej, niż miesięcznie płaci za AI. Więc ty nie szukasz klientów, którzy nie widzą różnicy pomiędzy tekstem A a tekstem B, którzy nie widzą wartości w tym, że przyjdziesz do nich, porozmawiasz i wypytasz ich o problemy, tylko szukasz klientów, którzy znają wartość tekstu i chcą ci za tę wartość zapłacić. Podsumowując, teraz kiedy masz już odpowiedzi na te 5 pytań, które ci zadałem, mam nadzieję, że masz, jeżeli nie masz, to siadaj z kartką i pisz, albo sobie odpal Excela. Napisz to. To będą zalążki twojej strategii i zobaczysz, czy będzie zmiana. Zobaczysz, czy lepiej rozumiesz. Oczywiście nie każdy to zrobi, no bo przecież tutaj trzeba coś zrobić. Myślę, że przynajmniej połowa osób, które klikną ten filmik, pomyśli sobie, tutaj trzeba coś robić, mi się nie chce. Nie możesz po prostu mi powiedzieć, gdzie to jest, gdzie są ci klienci. Dlatego jeżeli jesteś w tym momencie, jeżeli słuchasz tych słów, no to serdeczne gratulacje. Jestem ci po pierwsze wdzięczny za to, że podbijasz algorytmy, a po drugie jestem z ciebie zadowolony i dumny, że podejmujesz trud, bo większość osób myślę, że tego trudu nie podejmie. Większość osób będzie chciała gotowe,
łatwo, szybko, że tak brzydko powiem, pod ryj, a nie ma pod ryj. Pod ryj dostaniesz wynik wyszukiwania w Google na pierwszym miejscu z adresem goodcontent.pl albo textbookers, gdzie płacą 2-3 zł za 1000 znaków. To jest łatwo i to jest pod ryj. Jeżeli chcesz dużo, jeżeli chcesz fajnych klientów, no to sorry, ale nie ma łatwo. I teraz, kiedy już masz odpowiedź na te 5 pytań, wiesz, gdzie jest twój klient, jaki ma problem, jak możesz mu z tym pomóc, dlaczego ty możesz mu z tym pomóc, komu najbardziej możesz pomóc, to już masz ogólny zarys tego, gdzie tego klienta szukać. Jak ten złodziej planujący kradzież. Wiesz, gdzie twój klient jest, wiesz, gdzie go nie będzie i wiesz, kiedy możesz wejść i w jaki sposób. I z tym cię zostawiam. To powinno ci dać tę upragnioną wędkę. To powinno ci dać odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdować klientów bez względu na okoliczności, bez względu na warunki rynkowe. Bez względu na to, czy good content padnie, czy nie. Czy Usme dzisiaj istnieje, czy nie. I ty, nawet jeżeli Usme albo Facebook by padły pojutrze, to wiesz, co masz robić. I z tym cię zostawiam. Jeżeli ci się podobało, kliknij tam tego kciuka, czy suba, czy co tam masz ciekawego do kliknięcia. Mnie to bardzo pomoże, ciebie to dużo nie kosztuje. Siema, cześć.